10 przełomowych bitew w historii świata. Oczywiście tutaj zaznaczam, zarówno forma bitew, jak i bitw jest prawidłowa, tak jest w słowniku polskim, bo się spotkałem, że mówiłem powiedzmy 10 bitw i nagle pojawiła się masa komentarzy, że nie, źle mówisz, mówi się bitew, mówi się zarówno bitw, jak i bitew. Dward Sherpt Cracy wytypował listę 50 bitew, które miały największy wpływ na dzieje świata. Później inni historycy dodali jeszcze 5 bitw. Wśród nich na miejscu 18 znalazła się Bitwa Warszawska, ale ja opowiem o pierwszej dziesiątce. Klęska Wielkiej Armady. Wielka Armada to flota hiszpańska biorąca udział w wyprawie na Anglię. Zwarta grupa około 60 statków pod dowództwem księcia Medina. Sidonia. Minęło 14 września południowe brzegi Irlandii, ale pozostałe, zaskoczone przez silny sztorm, który trwał w tym rejonie między 12 a 21 września, zostały zepchnięte z kursu i około 40 z nich rozbiło się na zachodnim wybrzeżu Szkocji i Irlandii. Ci spośród rozbitków, którzy przeżyli, znaleźli się w neutralnej Szkocji. Mogli mówić o szczęściu. Książę Parmy wysłał po nich później statek. Los tych, którzy wylądowali w Irlandii, okazał się dużo gorszy. Lord namiestnik Irlandii. William Fitz rozkazał bowiem zabić wszystkich, których uda się ująć. Wyczerpani rozbitkowie nie byli w stanie stawić oporu. Większość z nich zabito już na wybrzeżu pozostałych ujętych, poddano przesłuchaniom, nierzadko torturom, a następnie Powieszono. Ocalało tylko niewielu wyższych oficerów, za których zamierzono wziąć okup, oraz nieliczni, którzy ukryli się wśród Irlandczyków, a następnie przedostali się do Szkocji. Na wybrzeżach Irlandii zginęło około 5 tysięcy Hiszpanów, w tym jeden z dowódców armady Alonso de Leyva, który, podobnie jak około 1300 osób, w tym rozbitkowie z dwóch innych statków, nie przeżył katastrofy galeonu La Girona. 21 września główna część ocalałej armaty około 50 statków dotarła do Santander. Rozproszone statki, którym udało się przetrwać, docierały do hiszpańskich portów jeszcze przez kilka tygodni. Ich załogi były w fatalnym stanie: wielu chorowało na szkorbut oraz cierpiało z głodu i pragnienia. Jeden ze statków osiadł na mieliźnie, ponieważ załoga nie była w stanie refować żagli. Chociaż po zejściu na ląd załogi otoczono opieką w przyklasztornych szpitalach sporo wycieńczonych zmarło. Klęska wielkiej armady spowodowała utratę hiszpańskiej dominacji na morzu na rzecz Anglików. Oblężenie Orlanu. Oblężenie miasta w latach 1428-29, które stanowiło punkt zwrotny wojny stuletniej pomiędzy Francją a Anglią. Było to również pierwsze poważne zwycięstwo Janny Dark oraz pierwszy znaczący sukces francuski od 1415 roku. Zdjęcie tego oblężenia oznaczało początek końca przewagi angielskiej, co miało uwidocznić się w nadchodzącym końcu wojny. Miasto posiadało strategiczne i symboliczne znaczenie dla obu stron konfliktu. Jego zdobycie mogło znaczyć zniszczenie. Wspomnienie się snów króla Anglii Henryka V o zjednoczeniu Anglii i Francji pod angielskim berłem. Przez ponad pół roku wszystko wskazywało na to, że Anglicy zwyciężą, a miasto padnie. W dziewięć dni po pojawieniu się Joanny Dark musieli odstąpić od oblężenia. Bitwa pod Hastings była decydującym starciem we inwazji Normanów na Anglię w 1066 roku pomiędzy wojskami Normanów pod dowództwem Wilhelma Zdobywcy, a pospolitym ruszeniem anglosaskim i gwardii dowodzonymi przez króla Harolda II. Ponieważ w jej wyniku na jeźdźce z kontynentu europejskiego panowali cały kraj, bitwa pod Hastings uważana jest za jedną z decydujących bitew w dziejach świata. Armia królewska składała się z przybocznej gwardii króla złożonej w pierwszej mierze ze Skandynawów. Hus-Karlowie Harolda byli wojskiem wyborowym i groźnym. Przemieszczali się konno, ale w polu stawali pieszo, w kilku zwartych szeregach osłonięci murem tarcz. Ich broń stanowiły włócznie miecze i ciężkie, dwuręczne topory na długich styliskach. Przyjmuje się zazwyczaj, że siły Wilhelma zdobywcy wzmocnione najemnikami składały się z 5 do sześciu tysięcy piechoty i zapewne dwóch tysięcy normackiego i cudzoziemskiego rycerstwa ciężkiego. Bitwa przypieczętowała ostatnią spośród zakończonych sukcesów prób podboju Brytanii. Bitwie została zniszczona większość armii Anglosasów oraz zginął jej król. Dalszy ciąg operacji wojskowych i dyplomatycznych to pasmo osobistych sukcesów Wilhelma. Zamiast szturmować Londyn spustoszył okolice i czekał na niechybną kapitulację. Zamiast ogłosić się królem, poczekał na ofiarowanie mu korony przez Witany, a wtedy udał wahanie. Koronowany został w dzień Bożego Narodzenia. Bitwa pod Tours. Bitwa stoczona 25 października 732 roku między Armią Arabską pod wodzą Abd ar ramana a wojskami frankijskimi Majodroma Królestwa Karola Mota i księcia Akwitanii Odona. Oddziały arabskie z podbitego Półwyspu Ibryjskiego najeżdżały obszary północnej Francji jak Akwitanii już od 712 roku. Do bitwy doszło po około tygodniu drobnych potyczek. I wzajemnego obserwowania się. Siły arabskie liczyły zapewne kilka-kilkanaście tysięcy wojowników, głównie lekkie jazdy. Prawdopodobnie ustawione były w kilka linii, a na ich tyłach znajdował się obóz. Frankowie, być może dysponowali przewagą liczebną nad przeciwnikiem. Jak się zdaje, mieli mniej więcej po równo piechoty, jak i jazdy. Bitwa ta powstrzymała Arabów przed podbojem Europy. Niewątpliwie dla królestwa Franków było to ważne zwycięstwo nad groźnym przeciwnikiem, wyniszczającym znaczno. Obszary państwa. Przyczyniło się także do wzrostu autorytetu Karola Młota. Bitwa na polach katalunijskich. Bitwa stoczona 20 czerwca 451 roku między Cesarstwem Rzymskim a Hunami. Było ostatnim wielkim zwycięstwem Cesarstwa zachodnio -Rzymskiego. W 450 roku Hunowie rozpoczęli najazd na Germanię i Galię. Hunowie ruszyli następnie we stronę Orlanu, który zaczęli oblężać. W czerwcu 451 roku posiłki nadeszły i pokonały Hunów. Attyla nie słuchał rad doradców, którzy zalecali odwrót. Lecz zdecydował się zapytać jasnowidzów. Ich proroctwo mówiło, że jeśli stoczy bitwę, to w niej zginie jego największy wróg. atyla zdecydował się zostać, zaś jako jej miejsce wybrał pola katalunijskie. Szarża Teodryka uratowała Rzymian. Hunowie, nie mając możliwości obrony, w panice wycofali się. Mimo zwycięstwa, już, Pozwolił hunom się wycofać. Nie zniszczył ich, choć miał ku temu okazję. W czasie zwycięstwa ataku, Teodryk zginął. Według jednej z wersji spadł z konia, inna mówi o tym, że został ugodzony oszczepem. Czyli w sumie przepowiednia się sprawdziła, mimo że tyle bitwę przegrał. Bitwa w lesie. Teutoburskim. Bitwa stoczona jesienią 9 roku naszej ery pomiędzy plemionami germańskimi pod wodzą Arminiusza, wodza ze szczepu Herusków, a wciągniętymi w zasadzkę trzema legionami rzymskimi. Bitwa ta zapoczątkowała siedmioletnią wojnę, która ostatecznie ustanowiła granicę na Renie jako granicę Cesarstwa Rzymskiego na okres czterech stuleci aż do upadku Cesarstwa. Otoczona legendą historia bitwy miała istotny wpływ na kształtowanie XIX-wiecznego nacjonalizmu niemieckiego. Klęska w lesie spowodowała utratę przez Rzym ziem germańskich leżących na wschód od Renu. W latach 15 i 16 naszej ery na czele wojsk rzymskich dwukrotnie dotarł do lasu Germanik za pierwszym razem pochował szczątki legionistów, za drugim pobił Arminiusza, ale działania te nie pozwoliły odzyskać utraconych obszarów, gdyż cesarz Tyberiusz uznał, że wojny z Germanami są zbyt kosztowne i odwołał Germanika mimo odnoszonych sukcesów. Wiecie, są jakieś teorie, że w tym okresie istniało wielkie imperium słowiańskie. Za czasów Rzymu Słowian jeszcze na naszych ziemiach w ogóle nie było, więc to jest absurd kompletny, ale zwolennicy tej teorii mówią, że właśnie Rzymianie nie przekroczyli wtedy Renu. Bo spotkali się z oporem Słowian. Jak widzicie, nie dlatego, że spotkali Słowian, bo Słowian wtedy nie było, tylko właśnie ze względów finansowych, a tereny na wschód od Renu zamieszkiwali wtedy Germania, a nie Słowianie. Słowianie przebyli dopiero w VII wieku. Bitwa pod Metaurusem. Starcie zbrojne, które miało miejsce w czerwcu 207 roku przed naszą erą, w trakcie II wojny punickiej, w bitwie tej naprzeciw siebie stanęły armie Hezdrubala oraz rzymskich konsulów Gajusza Klaudiusza Nerona i Marka Liviusza Salinatora. Na lewym skrzydle punickim stanęli Celtowie, centrum zajęli Ligurowie. Prawe skrzydło Hasdrubal. Obsadził siłami z Libii i Iberii Oraz dziesięcioma słoniami bojowymi Po przeciwnej stronie stanęły siły rzymskie Neron wycofał swoje siły z Rontu Obszedł tyły wojsk rzymskich I przenikając niezauważenie na tyły prawego skrzydła kartagińskiego Uderzył na zgromadzoną tam piechotę libijsko-iberyjską Wywołując całkowite zamieszanie i panikę w szeregach wroga Był to decydujący moment bitwy Po zniszczeniu pierwszego skrzydła punickiego W rozsypkę poszła reszta armii kartagińskiej w walce poległ has oraz dziesięć tysięcy jego ludzi. Drugie, tyle dostało się do rzymskiej niewoli. Rzymianie stracili tylko dwa tysiące żołnierzy. Bitwa pod Gałgamelu, starcie zbrojne, które miało miejsce 1 października 331 roku pomiędzy wojskami macedońskimi Aleksandra Wielkiego a armią perską króla Dariusza III. Aleksander czekał, nie zaatakował pierwszy, ale z przesuwał swe wojska persowie, widząc, że macedońskie centrum kieruje się ku ich prawemu skrzydłu, gdzie grunt nie był... Sp plantowany, uderzyli atak rydwanów, uzbrojonych na osiach w kosy nie powiódł się, bowiem oddziały falangi rozstępowały się, a woźnice wozów zostali wystrzelani przez procarzy i łuczników Aleksandra. Nie zdołały rozbić przeciwnika nawet słoni, mimo że Macedończycy nie byli z nimi jeszcze obeznani. Carcius Serafus twierdził, że Macedończycy stracili w bitwie 300 żołnierzy. Straty perskie ocenia się na 40 tysięcy. Armia perska uległa całkowitemu rozbiciu, a król Dariusz ratował się ucieczką. Rozbicie armii perskiej pozwoliło Aleksandrowi opanować Mezopotamię i otworzyło mu drogę na wschód po pozostałości Imperium Achemenidów. Wyprawa sycylijska to nieudana próba przejęcia kontroli nad Sycylią przez Atenę w czasie wojny proponeskiej. Była to najbardziej fatalna w skutkach decyzja ten podczas całej wojny. Stracono 173 okręty i 50 tysięcy ludzi, wśród których byli najbardziej doświadczeni żołnierze i najlepsi dowódcy. W trakcie trwania wyprawy Spartanie zajęli twierdzę w. Dekalei na terytorium Aten, co ograniczyło dostęp do pól uprawnych i kopalni srebra, stanowiących poważne źródło finansowania wojny. Oprócz tego, do twierdzy zbiegło około 20 tysięcy niewolników, będących w większości wykwalifikowanymi rzemieślnikami. Ateny były zmuszone prowadzić wojnę na dwóch frontach. Pomimo tak ogromnych strat w ludziach i funduszach, Ateny były w stanie prowadzić wojnę przez następne 9 lat. Bitwa pod maratonem Najważniejsza bitwa pierwszej wielkiej inwazji perskiej na Grecję, która miała miejsce w roku 490 przed naszą erą. Po upadku powstania Jońskiego król Persji Dariusz I postanowił podbić Grecję, którą zamierzał ukarać za opowiedzenie się po stronie powstańców. W 492 roku przed naszą erą wysłał do Grecji armię pod dowództwem Mardoniusza. Persowie ponieśli w tracji Klęskę. Dalsze próby pobicia kraju skończyły się niepowodzeniem, gdyż Torf zniszczył większą część floty perskiej, zmuszając Mardoniusza do odwrotu. Tracąc sześć okrętów, Persowie odpłynęli do Faleronu. Licząc na zajęcia Aten zaskoczenia, jednak dzięki informacji przekazanej przez Filipidesa, Atyńczycy byli na to przygotowani. Przebrali zwykłych ludzi w zbroje, ustawili na murach, przez co Persowie z Datisem na czele wycofali się, widząc uzbrojone miasto. Na kanale Światowa Historia opowiadam całą historię starożytnej Grecji, więc zapraszam do oglądania.